Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Dzisiaj będę nagrywał w warunkach niecodziennych, dlatego ten dźwięk może być troszeczkę mniej wyraźny niż zwykle. Kilka spraw, które mnie naprawdę zaskoczyły w Piśmie Świętym. Pierwsza rzecz to jest zmartwychwstanie. Zwróciliście kiedyś uwagę, że nie ma ani jednego świadka zmartwychwstania? Rzecz niebywała, dlatego że najważniejszym tematem głoszenia pierwszych chrześcijan było to właśnie zmartwychwstanie Jezusa. Wiemy, że Jezus, jego głównym tematem było głoszenie Królestwa Bożego. Natomiast pierwsi chrześcijanie mówili przede wszystkim o zmartwychwstaniu. I jest to niebywałe, że nie ma żadnego świadka tego wydarzenia. Tak jakby Pan Bóg chciał powiedzieć, że słuchajcie, to nie jest wcale najważniejsze. A co jest najważniejsze wobec tego? Najważniejsze jest doświadczenie, spotkanie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że wszyscy apostołowie byli bardzo zawiedzeni Jezusem, kiedy On został skazany i umarł na krzyżu. Pamiętamy uczniów w drodze do Emaus, kiedy mówią, a myśmy się spodziewali, że to On wybawi Izraela właśnie, że to On będzie tym, który przyniesie im wolność. I wydaje się, że pozostali apostołowie nie myśleli inaczej. Piotr wrócił do swojej pracy, był rybakiem, postanowił wrócić do swojego fachu. I dopiero kiedy spotykają się z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, wszystko się zmienia. Zmienia się zupełnie ich myślenie. Tak jakby spojrzeli na rzeczywistość jakby z zupełnie innej perspektywy. I niewątpliwie to wydarzenie, czy te wydarzenia opisane w Ewangeliach, to spotkanie z Jezusem Chrystusem zmartwychwstałym, to jest jakaś niebywale ważna informacja dla nas, że w chrześcijaństwie najistotniejsze jest doświadczyć Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Żebym ja miał moje osobiste doświadczenie tego Jezusa, który zmartwychwstał, który powstał z martwych. I dlatego każdy z nas powinien, jeśli nie masz tego doświadczenia, powinien się o to gorliwie modlić. Boże, daj mi Ciebie takiego doświadczyć, żebym ja nie wiedział tylko, że Ty zmartwychwstałeś, ale ja wiem, żebym ja doświadczył tego, żebym ja czuł, że Ty naprawdę jesteś, naprawdę się nam interesuje, że Ty naprawdę zmartwychwstałeś. I to jest, wydaje się być priorytetem w chrześcijaństwie, to doświadczenie. Bo to doświadczenie, ono również, jak i u apostołów, niewątpliwie i u Ciebie zmieni Twoje myślenie. Tak jak zobaczcie, ludzie, którzy są nawróceni, bardzo często mówią właśnie o tym, że to było tylko jedno takie doświadczenie. Jedno doświadczenie Jezusa zmartwychwstałego, że to nie, że oni się nawracali, bo ktoś zaczynał powoli przekonywać argumentami wziętymi z Biblii na przykład. To nie wystarczy. Wiara intelektualna, która jest zbudowana tylko na przesłankach takich intelektualnych, na wiedzy, jest to wiara, która przypuszczam będzie funkcjonowała tylko do momentu, w którym Pan Bóg zacznie działać w Twoim życiu w sposób nielogiczny, a Pan Bóg często tak działa, bo mamy chociażby w Księdze Izajasza wyraźnie to podkreślone, gdzie Bóg mówi, moje myśli nie są waszymi myślami i moje drogi nie są waszymi drogami. Pan Bóg naprawdę wykracza naszą logikę i często wydaje się nielogiczny. Jakże często dzisiaj słyszymy, że przykazania Boże nie są logiczne, że to nie średniowiecze i tak dalej. Bóg nie pomylił się, to my się mylimy. Ale żeby zawierzyć Panu Bogu i zaufać Mu, to jest potrzebne to doświadczenie. Uważam, że ono jest najistotniejsze i Pismo Święte też to podkreśla, że wtedy wszystko się zmienia. Zmienia się perspektywa, zmienia się spojrzenie na świat i zmienia się myślenie. To jest pierwsza rzecz, która kiedyś mnie uderzyła. A kolejna sprawa to, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że Pan Jezus mówi, że w życiu najważniejsze jest przykazanie miłości. Przykazanie miłości chrześcijańskiej, no bo nie każdy rodzaj miłości Jezusa interesuje. Nie jest Jezus zainteresowany miłością, nazwijmy to po angielsku free love, miłością, czyli takim niezobowiązanym seksem. Nie jest Jezus zainteresowany miłością homoseksualną. Nie jest zainteresowany jakąkolwiek miłością, ale mówi, miłujcie się wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. I nie jest wcale tak łatwo zrozumieć i odkryć, jak Jezus miłował. Niewątpliwie Jezus miłował sercem czystym, wiernym,
Dzisiaj wierność często jest traktowana jak zepsuta zabawka. Natomiast trzeba nam odkrywać te przykazanie miłości i rozumieć, próbować zrozumieć, jak kochał Jezus, żebyśmy i my w naszym życiu się nie pomylili, bo tylko prawdziwa miłość daje prawdziwe szczęście. Wszelka atrapa miłości daje atrapę szczęścia. Ale to, co jest zaskakujące, to fakt, że Jezus nigdy nikomu nie powiedział, przynajmniej nie ma tego na kartach Ewangelii, ja was kocham, czy ja ciebie kocham. No nie ma nigdzie takiego stwierdzenia. Tak jakby Jezus chciał to podkreślić, że nie są ważne słowne deklaracje. Czyny są ważne. Pokaż mi w twoich czynach, że mnie kochasz, bo tak jak mówi Pismo Święte, że miłość do Boga polega na wierności Jego przykazaniom. Bądź wierny przykazaniom. To mi wystarczy. Wtedy wiem, że mnie naprawdę kochasz. A jeżeli ty deklarujesz swoją miłość do Pana Boga, a jednak nie interesują cię niektóre przykazania na przykład, masz swój dekalog, gdzie wyrzuciłeś 3 przykazania, może nawet tylko jedno, to pamiętajmy, że w liście Jakuba jest napisane, że ktoś, kto wyrzuca jedno przykazanie, to tak jakby lekceważy cały dekalog, bo lekceważy prawodawcę, czyli Boga. I stąd też wydaje się, że Pan Jezus tutaj przez ten fakt, że nigdy tego nie wyraził, chce powiedzieć, że nie interesują mnie słowne deklaracje, ale właśnie czyny. A i ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to cierpienie. Jezus nigdy nie mówił zuchwale o cierpieniu. Zwróćcie uwagę, że dzisiaj mamy czasami takie ruchy chrześcijańskie, spotykamy, gdzie wydaje się, że oni lekko przesadzają, że już tak wychwalają to cierpienie albo gloryfikują nawet, że prawda, to cierpienie, dziękuję Panie za to cierpienie, którym mnie obdarzyłeś i tak dalej, z takim już jakby to był jakiś cenny dar. No to wiemy, że jest cennym darem, bo z jednej strony, ponieważ Pan Bóg obdarzając kogoś cierpieniem, jak mówimy, kogo Pan Bóg miłuje, tego krzyżuje, ale Jezus nigdy nie mówił w ten sposób o cierpieniu, nigdy nie gloryfikował cierpienia. Jedyne, co powiedział, to powiedział, że jest konieczne, aby Syn Człowieczy cierpiał. Wyraził konieczność, że jakby bramę, przez którą musi przejść. Natomiast nie chciał tego, nie był masochistą. Wręcz odwrotnie, w Getsemani kiedy był, to kiedy zrozumiał, jakie cierpienie wielkie będzie musiał przejść, to prosił swojego Ojca, oddal ode mnie ten kielich. Lecz nie jak ja chcę, ale jak ty. I jednak miał taki moment, w którym nie chciał tego cierpienia, bo wydawało mu się, że ono będzie zbyt wielkie, że ja nie dam rady. I wiemy, że Jezus został wysłuchany nie dlatego, że nie otrzymał tego cierpienia, czy nie, że musiał jednak cierpieć, i to bardzo, ale dlatego, że został wysłuchany, mówimy, ponieważ przychodzi anioł, który go zaczyna umacniać, dodając mu konieczne siły do tego, żeby przez tą bramę właśnie cierpienia przejść. I może być tak i w naszym życiu, że Pan Bóg dotknie nas cierpieniem. Nie musisz chcieć tego cierpienia, ale pewnie będzie konieczne czasami w naszym życiu cierpieć, bo Bóg tak stworzył ten świat, że wykorzystuje cierpienie do oczyszczenia. Człowiek, który doświadcza cierpienia, jest oczyszczany ze swoich grzechów, ale też dojrzewa w cierpieniu. Zwróćcie uwagę, że w Piśmie Świętym te osoby, które cierpiały, zmieniało się ich myślenie. No chociażby klasyczny przykład syna marnotrawnego. Kiedy doświadcza największego cierpienia, nagle zaczyna myśleć logicznie. Nagle stwierdza, że trzeba wrócić do ojca, bo przecież tam nawet pracownicy są nasyceni jedzeniem, a ja tutaj z głodu umieram. Po co? Bez sensu. Trzeba wrócić. Niby proste, ale zrozumiał to dopiero wtedy, kiedy naprawdę cierpiał. I myślę, że tak funkcjonuje cierpienie w naszym życiu, że Bóg wykorzystuje cierpienie do tego, żeby człowieka doprowadzić ku dojrzałości, bo samo cierpienie nie jest dobre. Gdyby było dobre, byłoby w raju. Natomiast jest pewnym brakiem dobra, chciałoby się powiedzieć bardziej. Ale wykorzystuje Bóg cierpienie do dobra. Z tymi myślami chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Szczęść Boże.